Chwyty barowe. Wojciech Waglewski, urodzony w 1953 roku, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, lider zespołu WW. Współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem czy Lechem Janerką. Był członkiem zespołów Ocean, I Ching i Morawski Waglewski Nowicki Hołdys. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit za szczególne dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej i kunszt słowa. Nie jestem przekonany, która była pierwsza. Wydaje mi się, że pierwszą gitarę sobie sam zrobiłem po koncercie Czerwonych Gitar pod tytułem Gramy, śpiewamy jak właśnie w Polsce w Audytorium Maksimum. Wyobraź sobie, że w ogóle musiałem mieć wtedy lat kilkanaście. No to musiała być druga gitara. Ale pamiętam dokładnie cały koncert, łącznie z piosenką What I Say na końcu, której się przedstawiali tam Dornowski, Dornowski. I zrobiłem sobie gitarkę piękną z płyty pilśniowej, tak wyciąłem gryf, to wszystko. I tu przeciągnąłem jedną strunkę, w związku z tym ona się tak wygła, ale pięknie z nią wyglądałem. Ale wcześniej grałem, to byłem chyba jakimś tam pacholęciem, 6 albo 7-letnim. Gdzieś chorowałem w jakimś przez chwilę, jakąś żółteczkę, coś takiego i ojciec mi kupił taką książeczkę Powroźniaka, potem jak Hania na gitarze grać się nauczyła i dostałem taką gitarkę malutką, 3/4. No i tam się nauczyłem akordów pierwszych. W ogóle świetny, świetny podręcznik, to często o tym mówię, bo on zniknął w sprzedaży. No tam się nauczyłem wszystkiego, też mogłem już w ogóle, to były, które to mogły, już się chyba grałem. To pierwsze początki zamanifestowania swojej rock'n'rollowej duszy. No, akordów barowych, bo taki tytuł masz wtedy, prawda? To raczej się wtedy unikało, bo struny w instrumentach w tym czasie bywały gdzieś tak z 1,5 cm nad gryfem, więc każde przyciśnięcie groziło kalectwem, wykręceniem. To jest takie typu... Do tego się nie dało, religijnie tego to trzeba było. Ale z drugiej strony to hartowało trochę jednak łapę. Jak już się nauczyłem tych barowych funtów, to już wtedy miałem pierwszy rzeczywiście dobry instrument, to już byłem mocny. No dobrze jest instrument nastroić przede wszystkim. To jest prawda, tak sobie gadu, a to mnie... Lepiej się gra nastrojem. Wiesz to, diabli wiedzą, w którą stronę chce się z ową gitarą człowiek udać, bo... Gitara jest takim instrumentem, który ma jakąś niepoliczalną ilość technik. Jest technika, do której podchodziłem swojego czasu, ale nie udało się w końcu. Czyli paznokciowa, prawda, flamenka jest często używana, czy tu się zapuszcza długie szpony i to się wszystko, co kostką się gra się na gitarze. To jest niezwykle atrakcyjne i widowiskowe, ale ja motrzyłem te paznokcie w olejku glicerynowym w tym, ale nie dałem rady. To mi go. Uwielbiam klasyczną gitarę, to jest zupełnie inna konstrukcja, nylonowe struny, uwielbiam klasycznych gitarzystów, ale minusem grania na gitarze klasycznej jest to, że no, ta muzyka jest grana z nut najczęściej i w zasadzie artysta jest podczas wykonywania jakiejś melodii skoncentrowany głównie na tym, żeby się nie pomylić. No więc to mnie tak nie kręciło. Ja oczywiście zaczynałem, tak jak większość muzyków bigbeatowych na świecie, od bluesa. I to od bluesa takiego bardzo prostego, tam Red Bellego z tą jego 12-strunową gitarką i tak dalej, przez blues chicagowski, elektryczny, wszystkie mady. I tak dalej. I to były takie początki, i wszystkim to radzę, bo to są początki, które gra się na prostej bluesowej pentatonice. Na prostej bluesowej pentatonice. No i uczy się po prostu improwizowania na tych 5 podstawowych dźwięków. Później w dźwiękach. Później można to robić, tak jak Tuaregowie, na 4. No i to są, to jest ważna lekcja, bo muzyka bluesowa uczy z jednej strony groove'u. Nie znam polskiego odpowiednika, ale po prostu tego...
to wszystko, co stanowiło jakby podstawę rock'n'rolla. Improwizowania. No i dźwięku, co jest ważne, że przy okazji szukania igmerania w muzyce bluesowej człowiek jest, ma taką możliwość, żeby próbować poszukać własnego języka muzycznego. A to najlepiej, ja miałem swojego czasu takie zajęcia w Holandii pod tytułem, no mówiłem o tym, jak przemawiać przy pomocy instrumentu, mówiłem w skrócie. To miałem takich uczniów różnych profesji, muzyków i aktorów. Nieważne. I no, cała ta opowieść była konsekwencją mojej wiary w taką lingwistyczną teorię muzyki. Znaczy, że muzyka jest formą komunikowania się z kimś i że przy pomocy nawet jednego dźwięku można wyrazić jakieś emocje. No, można być bardzo smutny. Można być zagniewanym, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I myśląc w takich kategoriach emocji czy opowieści, można sobie ukształtować swój własny ton przy pomocy wibrata, przyciśnięcia tego dźwięku. No ale ponieważ ja równolegle zacząłem się interesować muzyką rockową, taką ostrzejszą, gitarową, typu Hendrix oczywiście, ale z drugiej strony najbardziej mnie w muzyce pasjonowało improwizowanie. W związku z tym chyba najwięcej emocji sprawiały koncerty free jazzowe. Bo początek lat 70. to była inwazja free jazzu, mieliśmy Quintet Stanki fantastyczny, mieliśmy genialnych muzyków, że zresztą mamy nadal. No i było fantastyczne jazz jamby, gdzie się działy rzeczy niezwykłe. No i w związku z tym powoli zacząłem sobie kombinować, znaczy odchodzić od skali bluesowej. Do tego stopnia, że w zasadzie wróciłem do skali bluesowej. Na Itchingu na przykład w jednej tylko pieśni Martyny zagrałem w skali bluesowej, a cały Itching i cała płyta Świnie jest jakby tych dźwięków w ogóle pozbawiona. A to się wszystko zaczęło znowu od Purple Haze na przykład. Czyli pojawiła się zmniejszona kwinta. A od tego już kawałeczek do Messianówki taki. Messianówka to znaczy Olivier Messiaen zajmował się różnymi skalami, ale taka skala, którą w zasadzie można się, przy pomocy której można się poruszać po wszystkich możliwych melodiach, ponieważ ona zawiera małą i dużą tercję jednocześnie. To jest cały ton, pół ton albo pół ton, cały ton. Grałem z Tomkiem, Tomek z Tomką i że on wszystko w ogóle gra na tych skalach. Każdą melodię, bo na przykład to jest piękna skala, ponieważ bardzo trudno zagrać na niej coś oczywistego. Ona sama ucieka na przykład od kwarty, nie ma kwarty, bo jest kwinta zmniejszona. Są dwie tercje, czyli jest przełamany taki podział w muzyce europejskiej na wesołą skalę durową i smutną molową, bo masz w jednej to wszystko. Więc poradziłbym aby młodym muzykom, żeby się, kiedy już znajdą sobie, kiedy nastroją tą gitarę, znajdą te pierwsze bluesowe takie opowieści, żeby potem sobie jeszcze pogmerali w różnych skalach, bo to jest tak, że jak się zacznie grać na przykład bluesem, to już się wchodzi w takie kolanka tak zwane. Trudno o nich zapomnieć, wiesz, odruchowo paluchy się. Coś takiego układają i dobrze jest zapomnieć o tym na czas jakiś i się właśnie zająć zupełnie inną skalą. Tak jak mówiłem, no takie mi przyszły do głowy opowieści.